Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Dlaczego pokazuję Wam stronę w pogodzie na Windowsie 11 mojego brata? Też Wam mówię, żeby po prostu jego prywatnych rzeczy nie pokazywać. A po co ja Wam chcę to pokazywać, co tu się odpierdala? Tytuł tego filmu będzie Windows 11, burdel i pierdolnik bez tajemnic. I to jest dosłownie to, co chcę powiedzieć. Najpierw zobaczmy sobie menadżer zadań. Zobaczcie, ile tego gówna chodzi w tle. Ja już nie mówię o programach, tylko chodzi mi o na przykład indeksowanie, które gdzieś tu na pewno chodzi. Instalator Intel. Izolacja wykresu. Gdzieś tu pierdzielony na pewno jest. Steam, urządzenia Windows Defender, Security. Tak, powiem wam coś lepszego. Spróbujcie sobie wyłączyć Defendera w Windowsie. Wiecie, co się stanie? Cały system się rozpierdoli na kawałki. A sobie wpiszemy indeksowanie. O jest, zobaczcie, jest. Jest indeksator. Proszę bardzo. Działa, a działa. Za co to gówno odpowiada? Windows srach, srach, sram na to. Zobaczcie, i to działa. I to możecie wyłączać do jasnej cholery non-stop, a to się będzie włączać. W Linuxie chcecie coś wyszukać, to macie odpowiedni program w systemie do tego, wyszukujecie i zamykacie program i koniec, i nie ma tego. A tu wyłączycie to, to non-stop wstanie. Samo się uruchamia. No to teraz niech mi ci wszyscy hejterzy, co mnie tak krytykują na moim kanale, niech mi powiedzą, jakim cudem program może się sam uruchamiać w systemie operacyjnym Windows. A i tam pewnie wy coś wymyślicie, ale ja powiem wam. W każdym systemie Windows jest zaszyty kod sztucznej inteligencji, a nawet jego część. To już wystarczy. I biorąc pod uwagę ilość komputerów na świecie, ten cały kod łączy się na serwerach Microsoftu i tworzy w pełni świadomą sztuczną inteligencję. A teraz to się potwierdziło, bo w Windowsie 11 dodali Copilota. Ja już robiłem film na temat Copilota na swoim kanale i mówiłem, czym to jest i co się stanie, że po prostu użytkownicy będą dymani na pieniądze, aby tylko firma zarabiała. No, dużo ludzi się pod tym odezwało. Zwyzywało mnie, bo nie mam racji, bo jestem idiotą. Nagle sami zobaczyli, że jest to prawdą, więc... No i mamy. I zobaczcie, mogę to zamknąć, zatrzymaj, otwórz usługi, A to ciekawe, czy tu się da zrobić. Tryb wydajności, to ten, ale zatrzymamy to, Zatrzymałem. I patrzcie, teraz zamknę. Otworzę ponownie, a on będzie znowu działał. Jestem ciekaw, czy jesteście tego pewni. Procesy w tre 0. O, patrzcie, nie działa. Zobaczcie, zostało zamknięte i nie działa. Gówno, zobaczcie, działa z powrotem. Pocałujcie wójta w dupę! Nie da się tego wyłączyć. Proszę bardzo, żebyście nie powiedzieli, że jestem debilem. Patrzcie, kurwa, zakończ zadanie. Przepraszam za słownictwo, ale po prostu nienawidzę Windowsa. Zakończ zadanie. Wyłączone. I za chwilę, spokojnie moje dzieci, za chwilę to się samo włączy. Jeszcze trochę. Chuja! Samo się włącza, sztuczna inteligencja jednak jest na Windowsie. Bo niech mi ci wszyscy idioci wytłumaczą, jak
program może się sam włączyć, sam aktywować, bez twojego kliknięcia. Proszę, wytłumaczcie mi to. Jeszcze raz. Specjalnie przybliżę dla idiotów. Proszę bardzo, zakończ zadanie. Zakończam. Zakończone zadanie. Co się za chwilę stanie? Sipałe! Bo inaczej tak Microsoft mówi do użytkownika. Powiem wam tak, ja siedzę na Linuxie i mnie coś takiego bawi. Zakończ zadanie. Będę tak robił do usranej śmierci. Ja się zestarzeję. I będę mówił starczym głosem. Przepraszam za słownictwo, ale mnie to bawi. Znowu ruszyło. O ty mędo. Chyba aż zesaj się. Przepraszam bardzo, ale lubię się tak bawić. Mnie coś takiego to rozbawia. Jeszcze trochę. 3, 2, 1. Czekajcie. Mieli. Zaraz się uruchomi. No zaraz się uruchomi. No na pewno się uruchomi. Zakończ zadanie tyle razy i się nie chce wyłączyć. Co za pała skończona. Mnie to po prostu, słuchajcie, bawi, że niby macie tą prywatność w tym Windowsie, ale sami widzicie, ja to wyłączałem, a non-stop to się uruchamia. No to czego to dowodzi? Przepraszam bardzo, że tak powiem. Czy to użytkownik jest idiotą, czy dostawca systemu jest debilem? Patrzcie, teraz się nagle nie chce uruchomić. Bo wie, że jak się uruchomi, to ja to wyłączę i dlatego się nie uruchomi teraz. Windows to jest jeden wielki bullshit. Dobra, wejdziemy sobie. Windows to jest jedno wielkie szambo bez dna. On się teraz nie uruchomi, ale jak zacznę robić coś innego, to się uruchomi za chwilę. Ja tu potrzebuję, moi mili, wejść prywatność i zabezpieczenia. No i patrzcie sobie, zabezpieczenia systemu Windows, ogólne, mowa, ogólne. Czekaj. Zezwalaj systemowi na śledzenie menu start. Jakiego grzyba? Wyłącz. Pokazuj mi sugerowaną zawartość aplikacji ustawienia. Wyłącz. Pokazuj mi powiadomienia w aplikacji ustawienia. Wyłącz. Czy wy nie rozumiecie, że ten system to jest jeden wielki bullshit według mnie? Cofamy się. Ogólnie załatwiliśmy mowa. Używaj głosu w aplikacjach korzystając z technologii rozpoznawania mowy firmy Microsoft. Powiem wam tak, to nigdy nie działało. Wyłącz, bo to nigdy nie działało. Co tu mamy? Rozpoznawanie pisma, to już dawno mu wyłączyłem. Dlatego, bo to nic nie wprowadza, to ma tylko, powiem wam szczerze, to ma tylko zerżnąć z was wszystko. Specjalne wysyłanie opcjonalnych danych diagnostycznych. Ciekawe do czego? Weźcie, poczytajcie do czego. Opcjonalne dane diagnostyczne. Czym są dane diagnostyczne? Diagnostyka, to tam dobra, niech sobie to mają, ale ulepsz funkcję pisania. Wyłącz. Dostosowanie środowiska. Zezwalaj firmie Microsoft na używanie twoich danych diagnostycznych oprócz informacji dotyczących odwiedzanych przez ciebie witryn internetowych. Wyłącz. Wysyłanie danych diagnostycznych. Dobra, niech to tam sobie dane diagnostyczne idą. Już nie będę takim chamem. Centrum opinii. Zasady, dobra. Niech to już sobie idzie. To mamy załatwione, historia działań. No i co? Zezwalaj mojej historii aktywności w tym urządzeniu. Przechodź z powrotem do czynności, które u aplikacji i usług. Dobra, niech to sobie tam może chodzi. Bo to może się przydać. Ustawienia wyszukiwania.
No i macie ustawienia wyszukiwania, proszę bardzo, służbowe, konto służbowe lub szkolne, chuj. Bing. Zezwalaj aplikację na wyszukiwanie, przekazywanie wyników usługowym. Wyłącz. Wiecie co? Historia wyszukiwania, mojej historii wyszukiwania lokalnych w tym urządzeniu. Ulepsz historię zezwól usług ze Windows Rach. No, pierdalaj. Powiem wam tak, ja nie wiem czy wy to rozumiecie czy nie, ale Windows jest jedną wielkim bagnem. Jedziemy dalej, bo to jest dopiero początek. Diagnostyka to tam ogólnie niech sobie chodzi, bo to tam może coś tam pomóc, ale w opcję pisma to już nie jest. Dostosowanie się zezwaju z Microsoft do diagnostycznych potrzeby, Spencer i wskazówek reklam. Reklam, słuchajcie, reklam. A na cholerę wam reklamy. No. A teraz jedziemy. Lokalizacja. Wyłączone, bo mu to wyłączyłem. Kamera. Zobaczcie. Co tu ma dostęp do waszej kamery? I pomyślcie, że całujecie się na fotelu komputerowym z dziewczyną i was centrum opinii podgląda. Game Bar. Skype. Future coś tam. Xbox. Wiecie, to naprawdę jest chamstwo. To wyłączymy. Mikrofon. No, na szczęście to jest wyłączone. Ale powiem wam szczerze, to mogę włączyć. Mikrofon, aparat, centrum opinii, wycinanie, po co wycinaniu? Rejestrator dźwięku może mieć, Skype wyłączone, wyłączone. No. Ja naprawdę nie rozumiem. Aktywacja głosowa. Zezwalaj aplikację na aktywacji głosowej. Dobra, aplikacją, a nie Cortana, to ma też wyłączone. Ja powiem szczerze, jestem przerażony. Powiadomienia. Zezwalaj aplikację do powiadomień. Powiem wam tak, Windows to jest jeden wielki burdel. Informacje o koncie. No, to ma też powyłączane przeze mnie, ale tak naprawdę można całkowicie wyłączyć. Teraz będzie dziękował. Połączenia telefoniczne. Kontakty, dobra. Ale też wyłącz. Powiem wam tak dlaczego, bo poczta, kalendarz. Kalendarz to tam może sobie mieć. Ale naprawdę ja się zastanawiam, gdzie kurwa ci ludzie to mają mózg. Kontakty, nie zezwalaj. Dzieci, ludzie naprawdę mają mózg, bo powiem wam szczerze, wy nie jesteście nawet świadomi, jak Windows was po prostu śledzi. System plików, zezwalaj aplikacją na dostęp do systemu plików, a na jaką cholerę kurwa mają mieć dostęp? Po co one mają mieć dostęp do systemu plików? Rozumiecie to? Po co? Po co mają mieć dostęp do systemu plików? Ktoś to rozumie? Bo ja rozumiem. Po to, żeby kurde... Rzuty ekranu! Zobaczcie! Rzuty ekranu! Pozwól aplikacją robić rzuty ekranu różnych ogień i wyświetlaczy. Wybierz opcję... Nie ma. Czy wy rozumiecie? Windows was podgląda, wy nawet nie macie o tym pojęcia. Wyłącz. Windows nawet nie ma o tym pojęcia. Aplikacje, rzuty ekranu, system plików, wideo. Zobaczcie, ile rzeczy was obserwuje, żeby używać tak naprawdę odtwarzania filmów, to tak naprawdę nie musicie tego mieć. Tylko widzę, że mój braciak to używa tego, to już mu to zostawię włączone, odtwarzać multimedialny. Ale wiele rzeczy tak naprawdę nie musi funkcjonować w Windowsie. Folder pobrane. Zezwalaj aplikację na dostęp do pobranych, to tak tylko się wydaje. Powiem wam szczerze, wiele w bibliotekach utworów muzycznych. Odtwarzacz,
Rozwalę aplikana do twojej muzyki. Ale tylko odtwarzacz muzyczny, a nie miliardę innych rzeczy. Dobra, więc tutaj ogarnęliśmy szambo, jakie w tym systemie było. A zobaczmy, co z naszym tym. Proszę bardzo, zobaczcie, dalej ruszyło. Zamknąłem to, zacząłem robić co innego i to gówno dalej ruszyło. Indeksator programu Microsoft. Zakończ działanie. I on za chwilę znowu się włączy. Możecie to wyłączać do siódmej nieskończoności jeszcze trochę, a on i tak się za chwilę włączy. Powiem szczerze, i co, może ja nie mam racji, że system ma sztuczną inteligencję zaszytą? W sobie ma. Bo program bez twojego pozwolenia nie może się włączyć, nie może się aktywować. W Linuxie żaden program mi się nie aktywuje, ani nie włącza samemu, bez mojej zgody. Steam mi się włącza razem z systemem, bo na to pozwoliłem, a to gówno cały czas działa. Widzicie, ile to mieli? Widzicie, ile to mieli? Edge to co innego, bo działa teraz, ale to, czy to jest tak potrzebne, do jasnej cholery, że to cały czas mieli? Ja nie wiem, ja czegoś nie rozumiem, albo jestem kurwa debilem. Przepraszam za słownictwo. Zobaczcie, ile razy wezmę, wyłączę to gówno, to się to włączy. Jakich jeszcze potrzebujecie dowodów na to, o czym ja mówię, że sztuczna inteligencja to będzie tylko kurwa problem niesamowity. I zaraz ludzie po wdrożeniu Windowsa 12 zaczną zgłaszać takie rzeczy, że to się w pale nie mieści. A Copilot, teraz najnowszy, który będzie z Windowsem 11 dostarczany, to już ma coś takiego, że będzie robił zrzuty ekranu co chyba ileś minut, żeby wam przypomnieć, że o czym zapomnieliście, ale wiecie, w tych rzutach ekranu mogą być hasła i loginy waszych kont bankowych, e-maile, tekst wiadomości na Discordzie czy innym portalu, wasze fotki, które byście nie chcieli wrzucić na żaden social media. Przecież to wszystko zacznie zaraz wyciekać do sieci. Ja podejrzewam, że zaraz to będzie dopiero niesamowite. Teraz się nie włączy, bo wie, że ja go wyłączyłem, ale za chwilę, jak przejdę z powrotem do ustawień, to się włączy z powrotem. Windows Update. Zobaczymy system. Ja potrzebuję informacje. Informacje. 64 bit. Ja ten komputer bratu złożyłem i ten komputer działa zarąbiście. Wszystko działa jak trzeba, no bo ja to zrobiłem, a nie ktoś. Więc ja wiedziałem, co robię. Pisanie. Tak, błędy ortograficzne, poprawa pisowni automatycznej i to wszystko, co jest zbędne, jest wyłączone. Granie. Więc naprawdę wam powiem, Bluetooth Wi-Fi działa, bo braciak ma najnowszą kartę Wi-Fi 6 coś. Kupiłem mu, że miał naprawdę. Ale po prostu powiem wam, że Windows to jest jeden wielki burdel. To jest jeden wielki naprawdę burdel. Czy ja o czymś nie mówiłem? Czy ja o czymś nie mówiłem, to gówno dalej działa. Ile razy ja już to wyłączałem? To gówno dalej działa. Proszę bardzo. Proszę bardzo, co ja tu mogę zrobić? Zatrzymaj. Ciekawe, czy to pójdzie. Zatrzymaj. Ale za chwilę i tak się włączy. Ja to kocham w Windowsie, że co byś nie zrobił, to i tak macie system w gdzieś. A przejdziemy sobie system. Dźwięk, coś wam pokażę. Już wam powiem, w Windowsie... Już wam mówię, w Windowsie często istniał taki problem,
Często istniał taki problem z mikrofonem właściwości, że porąbane Windows zaawansowane przestawiał wam na 40 ileś tysięcy herców, a wystarczy 40 100 i już nie macie żadnego problemu z dźwiękiem. Zastosuj. A co tu się odwaliło? O. Ja jestem ciekaw, co tu się odwaliło. Nie rozumiem. No to jest właśnie, zobaczcie. Ciekawe jak. Tak. Kurde. Jak przez inną aplikację? Ja czegoś tu nie rozumiem. Kurde, jak przez inną aplikację? Tu innej aplikacji nie ma. No, co tu się dzieje? O, teraz ruszyło. I jest ustawione poprawnie. 44-100. I dzięki temu już nie będziecie mieli problemu z mikrofonem. A zobaczmy, podejrzyjmy, jak ten nas syf. No, na razie się nie uruchomił, bardzo dobrze. Więc ja naprawdę wam mówię, że to, co po prostu Windows odwala, to jest jeden wielki, według mnie, bullshit. Tylko ja jeszcze sobie, wiecie, sprawdzę, czy to na pewno działa jak trzeba. Czy się nie przestawiło. Nie, mamy dobrze. Zobaczcie. 44-100, jakość CD, dwa kanały i to zapewni wam, że nie będziecie mieli żadnych puchów, trzasków w mikrofonie w Windowsie i będzie to dobrze działało. No. Na tym to właśnie polega. Odtwarzanie to on ma, braciak tu ma w cholery ten różnych wejść. No i o to właśnie mi chodziło, żeby wam między innymi to pokazać, że to można wszystko w Windowsie sobie ogarnąć, tylko naprawdę trzeba się umieć wziąć za to i działać intuicyjnie. Macie tu różne pierdoły w Windowsie. Windows Update to jest jedno wielkie szambo, które po prostu. Dlatego ja uciekłem z Windowsa, no bo powiem wam szczerze, że ten system to jest jedną wielką katastrofą ekologiczną jak dla mnie. Niby ma być przyjazne środowisku, a podczas waszego nieobecności zużywa więcej prądu. Zatrzymałem działanie, rozumiecie? Zatrzymałem działanie, to nie powinno się włączyć. Powiem szczerze, nie wiem, kurde, albo debilem jestem skończonym, albo czegoś nie rozumiem. Zakończyłem działanie. Jak to wygląda? Procesor graficzny. Poczekajcie, gdzie tu widać? O! Procesor graficzny RX 580. Też mam tą kartę i ona działa w Linuxie. Przechodzimy dalej. Dysk C. Kingston. Dysk E. Ode mnie wszystko braciak dostał. Pamięć RAM jest good RAM. 2x8 GB. Procesor też ma ode mnie. 6 rdzeni, 12 wątków. Starfielda to pociągnie, Cyberpunka pociągnie, Warhammera pociągnie, Wiesiek dziki gon zapierdala bez problemu. I dlatego ja wam chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest chore. To jest dla mnie kurwa chore, że wyłączacie coś, a coś się potrafi włączyć bez waszej zgody. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.